Paweł Chmielowski PCH24 TV. Szczęść, Boże. Witam, Szanowni Państwo, w programie Rozmowa PCH24. A dzisiaj moim gościem ojciec dr Michał Siłkowski, Kamilianin. Szczęść, Boże szczęść, Boże, szczęść, Boże, Szczęść, Boże. Jest ojciec, doktor, nasz szanowny gość, teologiem biblijnym i filozofem i autorem szeregu artykułów, także książek, poświęconych między innymi kwestii transhumanizmu. Mam tutaj ze sobą książkę Pokonać śmierć czy zmienić człowieka z pod tytułem Ideologia współczesnego transhumanizmu wobec heterodoksji Mikołaja Fiodorowa. Tytuł może brzmieć groźnie, ale nie będziemy o Mikołaju Fiodorowie rozmawiać dzisiaj, tylko o samym transhumanizmie, właśnie, bo to jest fenomen, który niestety bardzo mocno fascynuje dzisiaj nie tylko świeckich teologów, ale także wielu nawet. Ludzi, duch Kościoła, można powiedzieć, a jak pokazuje w swojej książce Ojciec nie Doktor, teraz humanizm ma bardzo niebezpieczne podłoże filozoficzne i tak naprawdę także pewne, może mniej uświadamiane, podłoże religijne, i stąd jest fundamentalnie poważnym zagrożeniem dla Kościoła katolickiego i w ogóle dla ludzkości, można nawet powiedzieć. O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Zachęcam do tego, żeby naszą rozmowę udostępnić w mediach społecznościowych i żeby wspierać kanał PCH24. Jak Państwo pewnie już wiedzą, przygotowujemy teraz serial. Kto zabił Jezusa z udziałem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i redaktora Pawła Lisickiego, premiera tego serialu 22 lutego środę popiercową, ale ci z Państwa, którzy wesprą powstanie tego serialu, będą mogli wszystkie odcinki obejrzeć od razu zachęcam do tego, żeby tego wsparcia udzielać wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Ojcze doktorze, zanim przejdziemy do samego fenomenu transhumanizmu, zapytam, dlaczego w ogóle ojciec się tym zajął? bo wydawałoby się, że transhumanizm to jednak domena nie tyle teologów, filozofów, co raczej no, jakichś ekspertów, od prawda, techniki, od cyfryzacji, ewentualnie do ludzkiego mózgu, a jednak zechciał właśnie z tych pozycji teologicznych i filozoficznych, choć się tym fenomenem zająć. Dlaczego? Być może właśnie ta wyrażliwość teologiczna pozwoliła mi tak odczytać transhumanizm, że stanowi takie wielkie zagrożenie, również duchowe dla człowieka. Jest ideologią, która właśnie no, propaguje wizję człowieka zupełnie sprzeczną z nauką Kościoła, z nauką chrześcijańską. Jest bardzo taka no, chwytliwa, jak to się mówi, ponieważ związana jest z rozwojem najnowszych technologii, w tym technologii informacyjnych. Także no, jej oferta, dla, szczególnie dla młodego odbiorcy, jest bardzo, bardzo dzisiaj atrakcyjna w związku właśnie na też na, na tą specyfikę właśnie promocji i związku z najnowszymi technologiami. Chyba nie tylko dla młodego, bo wydaje się, że transhumanizm obiecuje no, pokonanie śmierci, jak mówi ojciec, ale pokonanie też chorób, prawda, czy uczenia człowieka wiecznie zdrowym, to i dla ludzi starszych pewne obietnice. Yy, tak, pewnie tak, ale jednak myślę, że to pokolenie starsze jeszcze jest w miarę. Jest uformowany jeszcze, w, tak, no, tak pok taką pokładamy nadzieję, tak, w tej duchowości chrześcijańskiej, jeszcze ich spojrzenie na, na to doświadczenie śmierci i życie po śmierci jest, jest chyba jednak inne. Je, trudno jak gdyby je sfalsyfikować, tak jak w przypadku młodego pokolenia, które jest bombardowane tymi treściami, które są właśnie przeciwne po prostu wierze chrześcijańskiej. W takim razie, w sam punkt uderzając, pisze ojciec doktor o tym, że istnieje dzisiaj taki fenomen jak religia techniki. i Właśnie ta religia techniki jest pewnym podłożem, na którym się transhumanizm rozwija, jeżeli tak można powiedzieć. Czym jest w takim razie religia techniki? Religia techniki, dlaczego właśnie to jest tak nazwane? Ponieważ w tym obszarze technika jest traktowana jako narzędzie transcendencji. Technika jako narzędzie, które pozwala człowiekowi przekroczyć samego siebie ale właśnie przekroczyć samego siebie w kierunku boskości, bycia kimś ponad zwykłym człowiekiem, ponad tym człowiekiem naturalnym, tak? No i skoro technika jest wytworem, wytworem człowieka przecież, to no z tego względu te wszystkie koncepcje, które nawiązują, czy które umieszczamy w, tej, w tym obszarze religii techniki, są koncepcjami autosoteriologicznymi, prawda? Czyli gdzie technika nie jest traktowana tylko i wyłącznie jako jakieś dobre, użyte, dobro użyteczne człowieka, które poprawi naprawdę jakość naszego życia tu i teraz doczesnego, ale jako dobro absolutne, które może również zagwarantować zbawienie człowieka, czyli jego przejście na przykład do nowego wymiaru, lepszego życia, tak? Mówicie o Transcendencji. Ale jaka może być transcendencja, jeżeli mówimy o koncepcjach, które no, wydawałoby się, są czysto materialistyczne, prawda? No, Technika, obracamy się jednak w świecie stworzonym, więc dokąd mielibyśmy transcendować? No właśnie, i to jest no, bardzo słuszna uwaga, i stąd właśnie trzeba od razu ocenić transhumanizm jako swego rodzaju ideologię, a więc jakąś taką nienaukowość, nienaukowość, zafałszowanie pewnej doktryny również naukowej, czy pewnej prawdy o człowieku, prawda? I rzeczywiście um, oni się instrumentalnie posługują tym y, pojęciem transcendencji w znaczeniu wertykalnym, prawda? A tak naprawdę jest to hmm, transcendencja, jeżeli można ją tak nazwać, taka horyzontalna, która raczej jest, trzeba byłoby ją nazwać technologiczną transgresją, tak, która owszem jest przejściem z jednego stanu do drugiego stanu, ale ta nowość absolutnie nie wiąże się z przejściem na jakiś nowy ontologiczny poziom, metapoziom. Czyli jest to pewne zafałszowanie, tak, ale myślę, że gdy dojdziemy do, do źródła transhumanizmu, tam, tam, tam uzyskamy odpowiedź, dlaczego tak jest. Źródła transhumanizmu. Pokazuje ojciec doktor, że transhumanizm, chociaż jawi się właśnie jako taka rzecz, tak przynajmniej w powszechnym odbiorze, związana tylko z tymi najnowszymi odkryciami, jest tak naprawdę zakorzeniony bardzo głęboko w filozofii, w tym filozofii platońskiej i powiedziałbym mm -hmm. jeszcze w, tym, w tych jej odczytaniach no, takich najbardziej mistycznych, niejasnych, myglistych i prowokujących także na gruncie historii chrześcijańskiej do wielu różnych herezji. Jakie jest zatem to filozoficzne ugruntowanie transhumanizmu? To znaczy tak, no, nawiązanie do Platona jest z pewnością ważne. To, to znaczy tak, jeżeli dotykamy tematu na przykład antropologii, tej wizji antropologicznej, którą posługują się transhumaniści, to z pewnością jest to taka wizja platońsko-kartezjańska. tak? Tutaj mamy duszę ludzką uwięzioną w ludzkim ciele. Tak? I właśnie miarą doskonałości człowieka jest wyzwolenie z tego więzienia ciała. Na no, u wiadomo oddzielenie res cogitans od res extensa, czyli rozdział pomiędzy umysłem a ciałem, gdzie ciało traktowane jest tylko jako jakaś maszyna, jako jakiś y, mechanizm. Y, jednak, y, no, jeżeli byśmy tak chcieli, no, moje przemyślenia są takie, że oczywiście ta antropologia y, transhumanistyczna zbliża się do tej wizji. Chociaż chociażby przez taki koncept transferu umysłu. Także tak, transhumaniści hmm, znaczy uważają, że to, co najbardziej esencjalnie opisuje człowieka i stanowi o człowieku, hmm, to jest hmm, zapis tej neuronalnej aktywności, który jest w mózgu. Tak? Jak gdyby Czyli człowiek jest zamyka, zamykany w mózgu, sprowadzany tylko w zamykany mózgu? Tak, mózgu tak? To jest jak gdyby tak, istota człowieka, jak się mówi, esencja. Zapis z funkcjonalności neuronalnej mózgu i w takim razie, żeby tego człowieka unieśmiertelnić, no, ten zapis trzeba by przenieść na podłoże, które nie będzie podlegało rozkładowi na podłoże nieorganiczne. Stąd zrodził się pomysł właśnie na taką koncepcję transferu umysłu, tak? Y no, możemy troszeczkę wyjaśnić tak, o co chodzi z tym umysłu, to. Brzmi, przepraszam, jak jakiś kompletny science fiction. To znaczy. Ja w młodości czytałem w Science Fiction, właśnie o tym. No właśnie, to może właśnie od razu, od razu postaramy się o taką ocenę jakąś zdroworozsądkową, prawda? No, wiele, wielu naukowców z dziedziny chociażby neurobiologii, neuroinżynierii, oczywiście podważa tę teorię, prawda? wykazują absolutnie ideologiczne stanowisko transhumanizmu, jeżeli chodzi o to i tym się transhumanizm w ogóle charakteryzuje, tak, że dane wyjściowe często czerpie właśnie najbardziej progresywnych nauk, a potem do, dokonuje pewnej ekstrapolacji do powiedziałbym takich systemów religijnych, gdzie te właśnie jak gdyby wątki znajdują swoją jakąś argumentację dziwną, ale już nienaukową, prawda? I stąd też, no, ja chciałem pokazać też w tej mojej książce, że transhumanizm, no, jest swego rodzaju systemem neognostyckim, prawda? Także i to nie, jest, znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie moja ocena transhumanizmu, czy ocena osób trzecich, które obserwują ten, ten nurt, czy ten ruch, ale sami transhumaniści, szukając swojej tożsamości, jak i swoich mitów fundacyjnych, oni właśnie odwołują się też do, do tej duchowości gnostyckiej, do mitów gnostyckich. No jeden z głównych, tak, koryfeuszy transhumanizmu, Max Moore, Max O'Connor tak naprawdę, potem zmienił swoje, swoje nazwisko, jest autorem chociażby tekstu na chwałę diabła, tak. Jest to tekst, który nawiązuje do mitologii gnostyckiej. Jak wiemy, gnostycy byli swego... mieli być swego rodzaju alternatywą dla, dla chrześcijaństwa, ale, no, ich opis rzeczywistości był zupełnie inny, tak to właśnie ten wąż, który kusił człowieka, więc szatan, wąż w Edenie, był przyjacielem człowieka, był jego oświecicielem, tak? To cały świat właśnie był stworzony przez złego Demiurga i dlatego był zły, trzeba było się z niego wyrwać. No i tu właśnie może do, nawiążę do koncepcji Platona i do w ogóle do myśli filozofii starożytnej, dlaczego tu raczej trzeba szukać gnozy? Ponieważ jednak filozofia grecka, starożytna, charakteryzuje się takim nastawieniem prokosmicznym, prawda? Jednak w świecie jest harmonia, w świecie jest logos. Ci myśliciele doszukiwali się właśnie tego arche rzeczywistości, które stanowi jej podstawę i niejako ten świat porządkuje, prawda? Natomiast y, myśl gnostycka pokazuje, że no, jest, jest tendencją akosmiczną, prawda? Tam jest czysta nienawiść do świata. Nienawiść do stworzenia dlatego, bo nienawiść do Stwórcy, który jest zły, prawda? Tak więc dotykamy tego jądra transhumanizmu i tej jego ciemnej strony. Dlatego no, moim wielkim zdziwieniem jest co, że niektórzy myśliciele doszukują się związku transhumanizmu z chrześcijaństwem, prawda? Także ja tu zauważam raczej związek właśnie z systemami gnostyckimi, a co za tym idzie z jakimś lucyferyzmem czy nawet z satanizmem, prawda? Także a absolutnie nie z chrześcijaństwem. Także to, to może to tutaj tak już zaznaczyliśmy tą ciemną stronę transhumanizmu. A jakie są w takim razie, ojcze doktorze, takie właściwe cele transhumanizmu? No, nam się to kojarzy zwykle z takim usprawnianiem naszego ciała, prawda? Sobie coś wszczepimy, będziemy lepiej słyszeć, lepiej mm -hmm. widzieć, lepiej myśleć i tak dalej. No, oczywiście to groźne, wiadomo, ale jednak ma to swoją taką stronę niezwykle pozytywną. Mm -hmm. I ojciec doktor pisze o tym jako cyborgizacji, ale mm -hmm. pokazuje ojciec, że to jest tylko pierwszy etap tej, że tak powiem, ewolucji czy rewolucji transhumanistycznej. Dokładnie tak. I to jest no, transhumanizm. no też w sposób naturalny używa pewne, pewnego rodzaju propagandy, powiedzmy, pewnego rodzaju gadżetów, czegoś, co jest chwytliwe, co właśnie, co no, jak gdyby y, jest pod przykryciem pewnego dobra dla człowieka. Tak? Ale y, pierwsza sprawa, i, i, i trzeba to od, od razu powiedzieć, jedną, jedyną i taką główną idą transhumanizmu jest co? jest przekroczenie naturalnego stanu człowieka. Yy, ale które równa się tak naprawdę anihilacji bytu ludzkiego, prawda? Transhumanizm tak naprawdę w swoim jąże sprzeciwia się temu, co ludzkie, temu, co człowiecze, prawda? A więc trzeba wyciągnąć konsekwencje, że ta wizja postczłowieka, więc istoty, która miała być już absolutnie nieludzka, w sensie też niebiologiczna, prawda? Jest dążeniem do pe pewnego rodzaju anihilacji. I to jak, jak pan redaktor powiedział, yy, oczywiście. No, ale znowu ta koncepcja postczłowieka, czy jakiegoś bytu, który bytuje w cyberprzestrzeni, o którym oni mówią, że będzie miał możliwość dowolnego rodzaju wcieleń, czy to we wcielenia nowe wirtualne, czy na przykład wcielenia jakiegoś klona, to gdzieś to pływa w, już wpływa w jakieś myśli gnostyckie, prawda? Czy wyczuwamy ten klimat taki religijny, taki para religijny właśnie tej koncepcji postczłowieka? Natomiast co oni pokazują? No, właśnie, chociażby cyborgizacja, tak? Ale cyborgizacja, czyli przekształcanie ludzkiego ciała, czyli za pomocą implantów technologicznych, nie jest tak naprawdę celem w samym w sobie transhumanizmu, prawda? Jest jakimś być może etapem przejściowym. Jest może na tyle potrzebna, żeby to ciało wzmocnić i przygotować do tego przełomu technologicznego, który oni nazywają <laughs> nadejściem technologicznej osobliwości, kiedy Be, stanie się już możliwe, właśnie kiedy sta, stałby się już możliwy ten, niejako ten tra, transfer umysłu do <laughs> cyberprzestrzeni, prawda? Czyli co jest ważne dla nas, dla, nas, dla, nas, dla naszych słuchaczy, czy to, że niech to wyraźnie wybrzmi, tak? Żadna interwencja transhumanistyczna nie jest interwencją terapeutyczną. Czyli nie jest pomocą człowiekowi, który na przykład stracił nogę i, i transhumaniści mu teraz proponują bioniczną protezę, prawda? Nawet nie jest tylko i wyłącznie wzmacnianiem naturalnych zdolności człowieka, czyli na przykład za pomocą egzoszkieletu zwiększyć jego siłę, na początku, na, za pomocą cyberoka, jak gdyby otworzyć nowe właściwości poznawcze w człowieku, prawda, czy poprawić sprawność <laughs> intelektualną, podłączając np. mózg człowieka do programu sztucznej inteligencji za pomocą interfejsu, prawda. To wszystko jest faza przejściowa, to wszystko pewnego rodzaju wehikuł, który prowadzi do tej głównej tezy, no więc do, do odrzucenia tego, co człowieczy, odrzucenia tego, co ludzkie, prawda? No i tutaj mamy nawiązanie bardzo proste do doktryny gnostyckiej, bo zadaniem gnostyka było właśnie wyzwolenie z siebie tej iskry światłości. On, on doznawał na tego oświecenia gnostyckiego. Jego zadaniem było wyzwolenie tej iskry światłości, powrót do boskiej pleromy i uzyskanie stanu Boga. Prawda? Także no, to jest wszystko, to jest podszewką pod pod transhumanizmu. No, rodzą się też pytania, prawda? na ile mamy się tym transhumanizmem przejmować? Czy nie jest to tak naprawdę jakaś grupa ekscentrycznych naukowców, prawda? którzy głoszą takie mm, teorie czy taką antropologię dziwną? To wszystko jest o tyle niebezpieczne, że ci wszyscy ludzie właśnie reprezentują ten obszar rozwoju najnowszych technologii, technologii informacyjnych i różnego rodzaju innych progresywnych dziedzin nauk, z którymi ściśle połączone są te korporacje Big Techu, prawda? Wiemy, jak teraz rozkłada się układ sił w świecie i, na, i tak naprawdę wiemy dobrze, że zarówno i polityka światowa, jak i światowa gospodarka czy ekonomia w dużej mierze zależą dzisiaj właśnie od tych potężnych korporacji Big Techu. Także, jak to się mówi w cudzysłowie, <coughs> wariat jest niegroźny, póki nie ma władzy, prawda? Jeżeli tą władzę ma, rzeczywiście zagrożenie istnieje i to, i to wielkie. Przypomnijmy sobie chociażby, że... <coughs> No w narodowym socjalizmie, prawda, ta idea nad człowieka, prawda, czy rasy panów, oczywiście była absolutnie ideonienaukową, prawda, jednak potrzeba było, żeby ludzie wyznający tą ideę zdobyli władzę i pociągnęli za sobą miliony. Wiemy, jak to się wszystko skończyło, tak. Przejdziemy jeszcze, myślę, do możliwych reperkusji tego transhumanizmu, tak, ale chciałbym dopytać, bo ojciec, doktor, użył takiego pojęcia osobliwość. I pisze tak. w swojej książce, ojciec doktor, o tym, że transhumaniści wyczekują, można wrzucić, nadejścia technologicznej osobli osobliwości, co ojciec uznaje za rodzaj technologicznej teofanii objawiania się boskiej superinteligencji. Na czym by to miało polegać? Czy to ma być taki jakiś technologiczny zamiennik Boga? Yy, no, trzeba by to właśnie. Z, yy... Analizując transhumanizm z obszaru myśli chrześcijańskiej trzeba byłoby to tak określić właśnie, bo co to jest w ogóle technologiczna osobliwość. To jest. No, Transhumaniści obserwują ten wykładniczy wzrost przyspieszenia też postępu technologicznego, i oni no, domniemują, że nadejdzie taki moment w historii, kiedy to, to się odnosi ściśle do technologii sztucznej inteligencji, kiedy sztuczna inteligencja przekroczy swoim potencjałem inteligencji, czy potencjał intelektualny całej ludzkości, prawda? Pozwoli jej to również na pełną... bycie w pełni autonomiczną i oni uważają, że w tym momencie to właśnie ta sztuczna inteligencja, która wówczas stanie się superinteligencją, czy inteligencją generalną, jak to nieraz nazywają, stanie się takim nowym zarządcą świata, tak? No i w tym właśnie też doszukują się możliwości całko, całkowitej transformacji ludzkiego życia, prawda, tej techno, technotransformacji, tego wejścia absolutnie pełnego w wymiar <coughs> cyberprzestrzeni, no i to się wiąże, no mamy tutaj jak gdyby jakąś korelację właśnie z tymi systemami religijnymi, czyli tylko, tylko że co, że na przykład no, wierze chrześcijańskie, czy <coughs> w różnych in, innych systemach religijnych, wejście do nowego świata wiąże się z przekroczeniem progu śmierci, prawda? Tu nie. Tutaj technologia ma nas unieśmiertelnić i nam pozwolić przetransferować się do cyberprzestrzeni i tam uzyskać nieśmiertelność, prawda? Ale tutaj pan redaktor to dobrze też zauważy. To, no, to oczywiście... Łatwo wyczuć, że tu, że tu jest ta, taka podszewka religijna i ta superinteligencja, czy w ogóle nadejście tej superinteligencji jest traktowane prawie jak nadejście jakiegoś technologicznego mesjasza, a koniec końców ta superinteligencja miałaby się stać tym nowym Bogiem, tak? nowym żazo, 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 zarządcą rzeczywistości, nowym zarządcą wszechświata. Także tak. Zanim przejdziemy dalej, teraz pomyślałem o tym, że o tym to, co ojciec doktor mówi, to są rzeczy, które nieustannie pojawiają się w różnych, czy to literackich, czy to filmowych, filmach science fiction. I interesujące wydaje mi się pytanie, jaka jest relacja między transhumanizmem a tego właśnie rodzaju no, sztuką filmową czy literacką. To znaczy, czy idee transhumanistyczne one czerpią z literatury i kina, czy wprost uh -huh. przeciwnie, to literatura i kino bazują właśnie na transhumanizmie i pewnych filozoficznych, czy no, technicznych pomysłach, uh -huh. które się pojawiają. No chyba jest to taka relacja zwrotna, prawda, że oni czerpią z tego, a tu transhumaniści to się, się posiłkują e, jakimiś pomysłami, Bo które... ta rządząca superinteligencja pojawia się tak. w tym drugim filmie, co jest fiction, prawda, tak, tak, statku tak, kosmicznym tak. ona dyktuje, co trzeba robić i tak, tak dalej. Tak, 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 oczywiście. Y, hmm. Znaczy to też jest spowodowane, jest taka teza, to jest chyba protestancki myślicie Jacques Ellul, że on twierdził, że w ogóle akceleracja rozwoju technologii, taka gwałtowna akceleracja rozwoju technologii, ona zawsze generuje pewien rodzaj mistycyzmu i pobudza właśnie w sposób szczególny wyobraźnię człowieka, prawda? Także myślę, że gdy już się pojawiały pierwsze wątki dotyczące w ogóle sztucznej inteligencji, no to autorzy różnych książek czy filmów rozwijali swoją wyobraźnię, prawda? I projektowali, dajmy na to w tych swoich filmach, w tych swoich produkcjach, jakby to wyglądało za 100 lat czy za 50, prawda? Tymczasem transhumaniści bardziej skupiają się na, jednak na nauce, tak? jednak na, na tych wszystkich naukach, właśnie na technologii sztucznej inteligencji, na neuroinformatyce, neuroinżynierii, nanotechnologii, też na genetyce i inżynierii genetycznej, ale... Dokonują pewnej ideologizacji tej nauki, prawda? Tam brakuje uczciwości. Oni tworzą swoje wizje, swoje, swoje projekty na przyszłość, właśnie tak powiedziałem, ekstra, ekstrapolując tezy naukowe do jakiegoś systemu, schematu parareligijnego, nazwijmy to jakimś takim systemem neognostyckim, prawda? Dlaczego też neognostyckim? Bo to też może warto podać to rozróżnienie, bo gnostycy, no właśnie. Przede wszystkim ten gnostycyzm starożytny był swego rodzaju eskapizmem, tak? czyli był właśnie dążeniem do ucieczki z tego świata tu i teraz, ze świata natury, do tej boskiej pleromy. Natomiast neognostycyzm jest raczej systemem demiurgicznym, tak? demiurgicznym czyli polegającym na mm, pragnieniu przetworzenia natury, prawda? zniszczenia tego, co naturalne, a stworzenia, tak mówię, cyberświata. Ale właśnie stąd jest różnica pomiędzy tym gnostycyzmem starożytnym a neognostycyzmem. Oczywiście to nie jest też, jak gdyby moja ocena, tutaj był chyba Erik Weglin, właśnie też on, on, on też dokonywał tego rozróżnienia pomiędzy właśnie staro, starożytnym gnostycyzmem a neognostycyzmem, ale to jest ważna, ważna informacja, że jeżeli jest, jest pewną formą eskapizmu, to nie jest formą eskapizmu za próg biologicznej śmierci, ale jednak właśnie przetworzeniem rzeczywistości w jakąś cyberprzestrzeń i wejściem naszym w tą cyberprzestrzeń, prawda? To jest jak gdyby tym się różni od gnostycyzmu starożytnego. Ojciec doktor pokazuje też w książce, że jest transhumanizm głęboko związany z pewną ideą ewolucji człowieka i używa hmm. się z takiego pojęcia transhumanizmu dążącego do abiologicznego, do stworzenia abiologicznego podmiotu postludzkiego. Tak. Brzmi to teoretycznie dosyć złożono, ale chyba jest w istocie łatwe do wytłumaczenia. No Czy tak, miałby być tak. taki właśnie wyewoluowany, tak. abiologiczny podmiot postludzki? To znaczy, mm, ewolucjonizm, transhumanistyczny też może, mm, może troszeczkę y, warto się cofnąć kilkadziesiąt lat do tyłu, do. Do słynnego biologa Juliana Huxley'a, który jest w ogóle twórcą pojęcia transhumanizm, był również pierwszym generalnym dyrektorem UNESCO, jest to brat Aldusa, tak? Aldusa, czyli twórcy Nowego Wspaniałego świata. I on ukłuł to pojęcie transhumanizm, ale właśnie był biologiem, był genetykiem, i Huxley, rozumiał, że człowiek zapanuje nad ewolucją, ale nadal pozostanie człowiekiem, prawda? Czy jak gdyby zniesie fundamentalne prawo polegające na doborze naturalnym czy na mm, zaistnieniu różnego rodzaju mutacji, po prostu będzie panował nad tym prawem biologicznej e, e, ewolucji, prawda? Tymczasem transhumaniści już z schyłku wieku XX czy XXI, tym bardziej, oni y, idą jeszcze dalej, tak? Czyli mówiąc o stadium postludzkim, mówią o stadium abiologicznym, prawda? Stąd, gdybyśmy chcieli podać takie, no powiedzmy sobie jakiś etapy, jeżeli chodzi o koncepcję człowieka, no to mamy człowieka naturalnego, czyli człowieka, który jest no, zniewolony przez naturę, który jest przez naturę pokrzywdzony i stąd imperatyw właśnie wyzwolenia się z natury, tak? A więc mamy człowieka naturalnego. Mamy potem trans człowieka, tak? Który posiada tą świadomość i tą wiedzę, że za sprawą technologii może tą naturę przekroczyć i podejmuje konkretne działania, aby to właśnie uczynić. No i mamy wizję postczłowieka, więc bytu biologicznego, no to znowu związany jest właśnie z technologią sztucznej inteligencji i z tym transferem umysłu do cyberprzestrzeni, prawda? My nie możemy podać konkretnych specyfikacji postczłowieka, ponieważ tak jak mówiono, jest to teza irracjonalna z punktu widzenia nauki, tak? Nie może być przejścia pomiędzy biologią a no, bytem postbiologicznym, prawda? Nie zachowamy kontinuum osoby, kontinuum tożsamości, jest to niemożliwe, to jest jak przejście pomiędzy porządkiem natury a wejście w porządek kultury, prawda? Natura się kończy, człowiek biologiczny zostaje zniszczony, i postczłowiek być może byłby jakimś nowym artefaktem, prawda? Być może doskonale imitującym, prawda, inteligencję człowieka, czy może znacznie ją przekraczającym, ale no nie ma kontinuum. Także nie możemy mówić o ewolucji, chyba że transhumaniści no, chcą nawiązać do, do, do teorii brakującego ogniwa tak? i w końcu to brakujące ogniwo znajdą pomiędzy transczłowiekiem a postczłowiekiem, ale jeżeli chodzi o jakiś racjonalny osąd tego ewolucjonizmu, to rzeczywiście jest to, jest to irracjonalne, tak? to jest to, to nie do, nie do obronienia, także to jest ideologia. No ile cała ta ideologia transhumanistyczna jest zakorzeniona w takim no, nurcie wywodzącym się już chyba od Joachima z Fiore, tym przede wszystkim przetworzonym, rozbudowanym przez Hegla, tego po tym <grym> <głoszonym> przez Tajarda <grym> du tego no tak. ewolucjonizmu, który dąży do pan panteistycznego rozumienia kosmosu <grym> i twierdzi, że człowiek cały czas ewoluuje do tego momentu, aż sobie odkryje by także, uświadomi sobie swoją boskość, no i to będzie ten punkt ostateczny ewolucji kosmosu, prawda, bo to wydaje się dosyć podobne w pewnym no mierze, znaczy jest bo... materialistyczne, i ma kończyć się właśnie tym punktem osiągnięcia jakiejś genialnej kosmicznej świadomości. Tak, tak. Bardzo słusznie i co ciekawe, historycznie jak patrzymy właśnie na przykład na relacje Juliana Huxleya z różnymi myślicielami, to miał również bliską relację z Teilhardem de Deszarnemu, tak nie wiem pod jakim miał to wpływ na jego koncepcję w ogóle tą ewolucyjną, ale rzeczywiście, tak. Tejart mówi o tej fazie zwierzęcej, potem o hominizacji, a potem ta noosfera, czyli to już panowanie świadomości. No i gdybyśmy chcieli tak dokonać jakiejś analogii z transhumanizmem, to, no to rzeczywiście transhumanizm, koniec końców, dąży do pewnego, nazwałbym to, monizmu informatycznego, monizmu elektronicznego, prawda? Do, do jakiejś wizji monistycznej cyberświata, prawda? Gdzie wszystko właśnie żyje. Czy naprawdę ten post-człowiek czym jest? jest? Jakimś bytem party, partycypującym właśnie w tym superbycie sztucznej inteligencji, prawda? Gdybyśmy chcieli jakąś zrobić analogię, no nie wiem, z nomenklaturą Arystotelesa, to ta super inteligencja miała być substancją, a poszła jakąś przypadłością, prawda? która uczestniczy w tym wszystkim, w tym właśnie, w tej kosmicznej świadomości. Ale której, no, u, u której źródeł jest właśnie ta super inteligencja, ale, ale bardzo słuszna uwaga, czyli oni dążą do takiego właśnie, y, do monistycznej wizji, prawda? Do takiego właśnie y, monizmu nie wiem, elektronicznego, monizmu informatycznego, prawda? Jakby to nazwać. Nawiążę teraz do gnostycyzmu jeszcze, bo mówił ojciec, doktor, o tych ewidentnie neognostyckich tak. tekach, teraz humanizmu, ale tam gnostycyzm, no, co by o nim nie mówić, dawał człowiekowi jakąś nadzieję. Nawet mm -hmm. takiego też trochę indywidualnego zbawienia. Znaczy no wejście do tej pleromy, generalnie przy przetrwania śmierci. No, był jednak doktryną religijną, która miała jakiś pewien powab. Natomiast transhumanizm wydaje się, właśnie jaką on daje nadzieję. No bo mówiłeś z doktora o tym tra koncepcji transferu umysłu, mind tak, uploading. Tak, tak, Czy to tak, właśnie tak. jest ta nadzieja? To znaczy, że uda się nasz umysł gdzieś zainstalować i on będzie dzięki temu żył wiecznie? To znaczy, no właśnie, tu, jest, tu chodzi też o taką uczciwość naukową i weryfikację po prostu tych tez transhumanistycznych, bo no, być może jest pewna grupa ludzi, którzy wierzą w te tezy, prawda, właśnie głęboko w nie wierzą, tak, to jest, to jest dobra nazwa, a nie weryfikują ich właśnie z, z punktu widzenia jakiejś racjonalności tylko, że tak, my w tej naszej dyskusji tutaj od razu powiedzieliśmy właśnie o tej potrzebce duchowej niejako transhumanizmu, czyli o tej wizji neognostyckiej, prawda, o tej ciemnej stronie transhumanizmu, natomiast to nie jest eksponowane, tak, to nie jest eksponowane. Eksponowane jest co? Jest możliwość zastosowania protezy bionicznej, jest możliwość podłączenia człowieka, mózgu człowieka do interfejsu, co ma, no, Elon Musk zastosował to już w przypadku na przykład świni czy małpy. Teraz mówi się, że ma zastosować w przypadku czterokończynowego porażenia człowieka, prawda? Czyli coś, co ewidentnie miałby temu człowiekowi pomóc, tak? Mówi się o wzmacnianiu siły człowieka, prawda? Czyli ten, ten human enhancement, to, to jest główna idea i na to, na to transhumanizm po prostu chwyta człowieka i chce też, żeby właśnie w tym obszarze, Człowiek doszukiwał się właśnie wielkich nadziei, które niesie z sobą transhumanizm. Tak? Trzeba zrobić krok dalej. Prawda? Czym ma się to kończyć? Jakie są ostateczne ramy transhumanizmu? Skąd to się bierze? Jakie są inspiracje duchowe tego nurtu? Bardzo trudno to wyciągnąć, tak? To trzeba no, naprawdę, no tak jak mówię, i, i tutaj ta wrażliwość, ja myślę, że wrażliwość teologiczna człowieka, czyli jego wiara, ta prawdziwa wiara, pozwala mu jednak rozeznać, że w tym wszystkim jest coś, coś nieodpowiedniego, prawda? Coś, że właśnie też demonicznego. Prawda? Sam pomysł stworzenia super człowieka, stworzenia człowieka niczym boga, prawda? No to wąż powiedział już w Edenie, eritis sicut di, będziecie jak, jak bogowie, prawda, czyli to no, ściśle nawiązuje właśnie do, no, do, 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 do tej naszej teologii i łatwo nam właśnie na gruncie, teologiczne, na, na gruncie teologicznej wrażliwości dobrze ten transhumanizm rozeznać właśnie. Zostanę jeszcze przez chwilę mm. przy tym Mind Uploading, czyli mm -hmm. transferze umysłu. Pamiętam kilka lat temu, nie pamiętam niestety nazwiska, może z który będzie pamiętał, jeden z tych guru świata informatycznego, Big Techu, mówił o swoim ojcu. To znaczy o tym, że mm -hmm. jego zdaniem już za kilka lat będzie możliwe takie odtworzenie osoby jego ojca. Na podstawie jego wspomnień, mm -hmm. zdjęć, jakichś zachowanych wypowiedzi, że rozmawiając z takim właśnie cyfrowym odpowiednikiem mm -hmm. jego ojca, miałby wrażenie, że to jest właśnie on, i mówił, pamiętam takie słowa, że może z perspektywy filozoficznej ktoś by dowodził, że to nie jest mój ojciec, ale co z tego, skoro mhm. idealnie by go przypominał i ja bym nie miał tutaj żadnych wątpliwości. Czy to nie pokazuje, że sami transhumaniści jednak widzą, że to jest jakiś wielki humbug i pewne kłamstwo, że to byłby tylko jak ojciec, do którym mówił pewien artefakt, a nie mhm. prawdziwa osoba? Mówił o tym też zmarły niedawno dr Osiński z Torunia, mhm. też właśnie, o tym, że jest już tak, możliwe tak, takie tak. tworzenie tych cyfrowych odpowiedników, tak, no ale tak, że. Przy wszystkich podobieństwach, to jednak nie będzie osoba, to jest kłamstwo. Oczywiście, i gdy się wczytamy w te teksty transhumanistyczne, tam nawet no, y, można się doszukać takiej wypowiedzi, że jednak ta kopia człowieka nie będzie, nie będzie tym właśnie człowiekiem. Oczywiście, że tak. Y, poza tym, y, no, mówiąc o transferze umysłu, oni y, y, mówią, znaczy oni tak to propagują jako transfer na poziomie ontologicznym, prawda? Y, jest to niemożliwe, tak? Jest to niemożliwe absolutnie i rzeczywiście jest to, jest to teza absolutnie irracjonalna, bo chociażby jak transferować tożsamość człowieka, skoro y, przede wszystkim y, istotnym czynnikiem w utożsamianiu samego siebie, że to jest to jestem ja jest właśnie ciało, moje ciało, prawda? Także tutaj jest jak gdyby to, to zakłamanie. No, ale my się wydaje, że no, bo my, być może jest nas ta właśnie wrażliwość teologiczna i dokonujemy tej oceny racjonalizmu, właśnie z obszaru też myśli chrześcijańskim. Nam to się wydaje takie dziwne, ale jednak wyobraźmy sobie ludzi, którzy nie żyją w tej perspektywie, prawda? Których, dla których ważne jest tylko tu i teraz, dla których ważne są tylko emocje i uczucia, prawda? Dla, dla których ważne jest tylko przeżywanie, a, a, nie, a nie prawda o ostatecznym celu człowieka, prawda? No i na pewno takie projekty w takim obszarze i w takim środowisku takich ludzi na pewno się świetnie sprzedają, prawda? No bo to gra na emocjach, na uczuciach, prawda, to jest właśnie to właśnie na tym polega. I żyjemy w świecie, kiedy to nie myślenie, ale odczuwanie stało się najważniejsze, prawda? Czujesz coś, to jest taki, czuję piękno, czuję dobro, prawda? Ja to czuję, prawda? A jak gdyby to racjonalne myślenie się wy, wyłącza, już nie mówić, nie mówić, o jakimś tam obszarze wiary i prawd wiary chrześcijańskiej, prawda? Także. Owocuję jeszcze do tego aspektu demoniczności, o którym mm -hmm. mówiłeś. Ci z doktorem. Odbyłem się do takiej innej współczesnej mitologii, niezwykle popularnej i chyba katolickiej, mianowicie do twórczości Tolkiena. Tam mm. widzimy orków. Znaczy, orkowie mają być takim tworem, który jest pewnym małpowaniem elfów, prawda? ludzi no, takim tak, tak. tworem, które ma być nową istotą stworzoną przez przeciwnika twórcy, ale jednak jest w swojej powierzchowności obrzydliwy, znaczy widać, że to jest pewne małpowanie, no, tak, pewna tak, sztuczność. Tak, tak. Natomiast Teraz humaniści, jak rozumiem, też dążą do małpowania stwórcy, ale jednak ta powierzchowność tego bytu, które chcą wytworzyć, ona ma być właśnie uwodząca i piękna. To znaczy, pewna cyfrowa lalka, która zewnętrznie jest naprawdę wspaniała, tylko że jest właśnie demonicznie pusta w środku. No Problem polega na tym, że właśnie my nie wiemy, co to jest ten post no, Nie można podać jakiejś specyfikacji czy jakiejś zewnętrznej formy. Jest jakąś informacją, która się ma rozpłynąć w bycie superinteligencji, jakimś komunikatem y, mającym no, imitować, nie wiem, y, umysłowość człowieka. Y, jednak no, te wizje Tolkiena to jednak no, y, są wizje związane właśnie. Ja bym tutaj, jeżeli chodzi o orków, no to bym, znaczy ja. ja y, Analizując tą właśnie tą, tą myśl, tą tendencję demiurgiczną człowieka, czyli pragnienie stworzenia również przez człowieka, istoty do siebie podobnej, też nawiązywałem do pewnej tradycji kabalistycznej, stworzenia Golema, czy potem tradycji alchemicznej Paraselsusa stworzenia homunkulusa, prawda? Czy wreszcie po tą powieść literacką Mary Shelley Frankenstein, prawda, gdzie dr Wiktor Frankenstein dokonuje tej jak, jak gdyby nowej kreacji tego nekromonstrum, nekrokompozitum, yy, które zostaje ożywione. Prawda. Yy, no, te przedstawienia też działały na wyobraźnię naszą i to, co mu się pisał Tolkien, ton, Tolkien i zamieszczał w swoich w swoich tych utworach też działało na wyobraźnię czytelnika, te właśnie, może te właśnie te potworne opisy tych stworzeń, prawda? Natomiast tutaj mamy, żeby hmm, by to porównać, no, my też nie widzimy demonów, tak? Demon też jest bytem niematerialnym, jest bytem duchowym. Mamy tu jakąś być może nową odsłonę demon, demonologii, prawda? Nową odsłonę demonologii, i tam może by warto, jest to może bardzo właśnie ciekawy obszar, żeby z tej strony też zacząć analizować te futurystyczne wizje post człowieka, czy post świata, jako takie nowe otwarcie demonologii, tak, demonologii. Także ja bym to chyba bardziej tak, tak, tak rozumiał, tak. Na koniec zapytałbym jeszcze ojca, doktora, o ewentualne wpływy transhumanizmu na religię, czy to katolicką, czy w ogóle na myślenie religijne, no bo zawsze jest tak jednak, że jako katolicy, jako wierzący mm -hmm. jesteśmy dziećmi swoich czasów i różne koncepcje świeckie. Zwłaszcza kiedy są to poważne koncepcje filozoficzne, jakoś przejmujemy, często niestety w tym błądząc. Czy istnieje już dzisiaj takie zjawisko, żeby nasze podstawowe albo nie podstawowe, ale bardzo istotne kategorie religijne zacząć wyrażać w języku transhumanistycznym, albo żeby w inny sposób transhumanizm wpływał na nasze wyobrażenia religijne? To znaczy, no, wyobrażenia religijne, może to, co jest. To, co jest takie ważne w naszej religii, w naszej relacji do, do Pana Boga, to niekoniecznie są nasze wyobrażenia, tak? ale jest to bardzo ważny temat, ponieważ, no tak jak powiedziałem, wielu myślicieli widzi jakąś spójność właśnie, transhumanizmu z chrześcijaństwem, właśnie często porównuje się właśnie, że. No właśnie, bo y, można powiedzieć, że transhumanizm ma taki kierunek li, linearny, prawda? Nieustannie otwarty na przyszłość, na ten nieustanny progres. Oni nazywają to w ogóle he, kierunek ekstropią, y, ek, ekstropią. I właśnie wielu myślicieli mówi, że właśnie tak jak właśnie to, że ten cykl zamknięty życia człowieka, który niejako wyrażała ta myśl starożytna, myśl Greków, została przełamana właśnie przez myśl judo-chrześcijańską, gdzie właśnie ten człowiek jest Abraham czy Mojżesz i idzie ku nowemu. Tak, idzie ku nowemu, wciąż idzie ku nowemu. Jest, jest, jest ten właśnie kierunek, kierunek line, linearny, prawda? Jak gdyby... Znajdują się takie też analogie, właśnie, że z, to, łączy, to łączy transhumanizm właśnie z myślą chrześcijańską, to nieustanne otwarcie na przyszłość, prawda? Tylko na jaką przyszłość trzeba się zapytać, tak? No Powrót do jakiejś, oczywiście, nawet nigdy nie powiemy, że jest to jakiś powrót do kondycji edenicznej. A gdybyśmy nawet powiedzieli, że to jest jakiś powrót do kondycji edenicznej, to raczej transhumanizm wciela się nie, w ten rajski dobrobyt, ale w postać tego węża Edenie, który proponuje człowiekowi, żeby stał się jak Bóg. Także no ja gorąco przestrzegam przed tworzeniem takich analogii pomiędzy chrześcijaństwem a transhumanizmem. Jest to na pewno niebezpieczne i może wywołać dużo zamętu. Być może właśnie też w sercach ludzi młodych, którzy są. Być może e, zafascynowani tymi nowymi technologiami i niejako w nich zanurzeni, żeby tam właśnie nie, nie doszukiwali się jakichś po prostu związków e, z chrześcijaństwem, tak? Że to jest, jest to niebezpieczne, na pewno, tak. Może to przecież też, tak można sobie wyobrazić, oddziaływać na naszych koncepcje i nadzieje paruzji, zbawienia. No bo... Tak jak z doktor mówił, ta superinteligencja, która miałaby być rodzajem jakiejś epifanii, prawda? No, mógłby jakiś ewolucjonista transhumanistyczny powiedzieć, trochę teraz puszczę, ojciec doktor pozwoli, ze fantazji, ale to trochę jest jednak w tym gruncie, prawda, w tej, w tej fantastyki transhumanistycznej, ta superinteligencja, która stałaby się, powiedziałbym, no taką epifanią, Arebur, to znaczy tak jak Bóg mm -hmm. sprzedł na ziemię, prawda, wcieliły się, tak my teraz tworzymy takiego super Chrystusa, super i w ten sposób sprowadzamy my, Boga, na ziemię, tworząc go niejako to też może pewnie oddziaływać na właśnie koncepcje dotyczące zbawienia i końca historii. No tak, na pewno, chociaż to już jest tutaj jak gdyby... No jeżeli chodzi o koniec historii, można by tak zrobić jakąś analogię z chrześcijaństwem, bo to my też zmierzamy ku pewnemu rozwiązaniu historii, prawda, właśnie paruzja, sąd ostateczny i zakończenie tego wymiaru historii zbawienia, natomiast no... To jest, tak jak powiedziałem, no, może no, szatan też jest taką, już ojcowi kościoła mówili, swego rodzaju małpą, małpą tak? Tak? których chce właśnie małpować co to Boże, małpować samego Boga. Wiemy, że syn Boży na przykład, o to, to jest ciekawe, Syn Boży wcielił się, a więc inkarnacja była <laughs> wcieleniem Boga w kondycję człowieka. Natomiast transhumaniści chociażby przez transfer umysłu, dążą do dekarnacji. Tak? Do dekarnacji. Czyli pozbawienia wyjścia z ciała, jak to, jak to się mówi. Także skoro też Syn Boga był logosem, a więc byłby też, no, był bogiem, który jest logosem, czyli jest tym, który porządkuje, jak to się mówi, życie człowieka, wprowadza w to życie sens. Tak yy, transhumanista koncepcja dekarnacyjna zapowiada jakiś antylogos, jakiś chaos, prawda, jako, jako coś, co rzeczywistość niszczy i chce tak naprawdę zniszczyć samego człowieka. Tematyka niezwykle złożona, ale też niezwykle ciekawa i poważna, także wszystkich państwa zachęcam do tego, żeby pogłębiać jeszcze wiedzę z tego zakresu i mogą państwo sięgać po książkę Pokonać śmierć czy zmienić człowieka ojca doktora Michała Ziłkowskiego, kamilianina, ale mogą państwo sięgać także po liczne artykuły ojca doktora, bo także takie są dostępne i tu na koniec właśnie pytanie, gdyby ktoś chciał jeszcze pogłębić swoją wiedzę o transhumanizmie i tym religijnym, filozoficznym jego podłożu, do czego powinien sięgnąć, do jakiej literatury, czy właśnie do tej książki, czy do jakichś artykułów ojca, jeżeli tak to gdzie one są dostępne? Są dostępne w sieci moje artykuły, też książki profesora Osińskiego świętej pamięci. Niestety nie udało mu się wydać tej trzeciej części, ale one bardzo dobrze też wprowadzają, bardzo rzetelnie naukowo wprowadzają właśnie w tematykę transhumanizmu. No, dzisiaj już jest sporo publikacji dotyczących transhumanizmu. Prawda? Ważne jest, żeby zawsze włączać w sobie ten aparat krytyczny. prawda? Że Dokonywać, czytać to, co dotyczy transhumanizmu właśnie w tej optyce też myśli chrześcijańskie, żeby umieć nowych te wszystkie zagrożenia, prawda? To, co jest zafałszowaniem prawdy o zbawieniu człowieka czy o samym człowieku, to jest też niezwykle istotne, żeby tak no, nie chłonąć tego, bo no, rzeczywiście teraz mamy <laughs> wysyp tych różnych publikacji na temat transhumanizmu. Jeszcze. 10 lat temu chyba to były, pierwsza chyba książka w języku polskim pokazała się chyba w 2014 roku, to jest, to jest coś na, na rynku yy, polskim jest niezwykle świeże, ale teraz, teraz już jest dużo takich publikacji, ale warto dokonywać właśnie zawsze tej oceny właśnie z, z pozycji właśnie wiary chrześcijańskiej, prawda, bo to jest chyba dla nas najważ, najważniejsze, najistotniejsze jest niewątpliwie fundament, także zachęcam do tego, żeby do tych właśnie prac sięgać. Ojcu doktorowi, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i raz jeszcze do tego zachęcam. Przypominam, że można wspierać kanał PCH24, żeby takie właśnie rozmowy jak tam mogły powstawać. Przygotowujemy teraz serial, Kto zabił Jezusa z udziałem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i redaktora Pawła Lisickiego. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.